Ale jak to znowu trum trum? Znowu trum trum? No, tak się składa, że znowu trum trum. Ale to nie była moja decyzja. Napisałem na tej społeczności na YouTube taki pościg, żebyście mi pisali co chcecie i było dużo trum trum. A więc trum trum znowu, ale potem wymyślimy coś innego, bo ile można trum trum nagrywać? Fakt, że to jest po prostu jeden z najlepszych kanałów na YouTubie, także no bardzo mi się podoba komentowanie jego. I mamy dzisiaj coś, co się nazywa 10 zabawnych i użytecznych pomysłów i trików do własnoręcznego wykonania przeborów szkolnych. Jest jakiś długi tytuł. Założę, że będzie trzeba użyć tam gorącego kleju, no bo jakżeby inaczej. Dobra, zobaczymy, oglądajmy. Może się mylę. W szkole i w dbaniu o urodę wszystkie chwyty dozwolone. Wow! Co jest nie tak z tym głosem? Co jest nie tak z tą narracją? Przepraszam bardzo, ale ten kanał ma 650 tysięcy subskrypcji i to brzmi jakby to nagrywali, nie wiem, mikrofalówką, naprawdę. Mam mikrofon za 200 zł i to brzmi lepiej niż to, co ona mówi. W naszej klasie pojawiła się diwa uroku. Spójrzcie tylko na nią. Jest fioletowa bardzo. Wygląda jakby wszystkie jej rzeczy były zanurzone w różowej farbie. A to co? Ogon flaminga? To różowy długopis, idealny dla królowej szyku. Nie no, faktycznie idealny. Jakbym zobaczył kogoś, kto ma taki, to od razu bym pomyślał, że jest geniuszem i że jest divą uroku. Weź duże różowe piórko i długopis. Dodaj... O, dodaj czego? Gorącego kleju, no oczywiście. No tak, no bo każdy, przecież każda diva uroku ma klej gorący, pistolet do gorącego kleju w domu. No, to ma każdy. Wygląda, jakby ten długopis należał wcześniej do Ludwika XIV. Nie, wcale tak nie wygląda. A poza tym, takim tokiem rozumowania, to po prostu z gorącym klejem możemy przykleić wszystko do tego długopisu. Ale nie wiem, czy to jest jakiś dobry pomysł, naprawdę. Nie ma czegoś takiego jak za dużo serduszek. Moje zapiski nie mogą być tylko piękne wewnątrz, muszą jeszcze lśnić od zewnątrz. Kto ze mną pójdzie na zakład o 100 zł, że... użyję gorącego kleju, tworząc to. Dodaj białe sztuczne futro do okładki zeszytu. Użyj do tego dwustronnej taśmy. Nie, dwustronna taśma. O nie. Co to? To już nie są prawdziwe lifehacki, skoro nie używa się gorącego kleju. Dostaliśmy zadanie złożyć kawałki mapy na tablicy. Diva zabiera się do pracy, ale te pineski są takie niejakie. Nie no, nie gadaj, że królowa uroku Diva będzie miała swoje pineski, żeby układać elementy mapy. Piękna wie, jak dodać nieco uroku do tego zadania. Oczywiście, diva uroku ma swoje pineski. No tak, bo tak często nam przychodzi przyczepiać elementy mapy do tablicy. Ale diva zawsze przygotowana. Dodaj duży kamień górski do pineski. O, gorący klej. Włóż je również do pudełka w kształcie kryształu. Połyskujące pineski rozświetliły mapę. No i co z tego? I co z tego, że rozświetliły mapę? Serio, nikogo to nie obchodzi, że przyczepiasz elementy do mapy niezwykłymi pineskami, tylko świecącymi. Jest kompletna. A pineski z kryształami stały się nowym krzykiem mody. Pani Oliwia zabiera je dla siebie. Nie wiem, pani Oliwia ma 7 lat albo zaburzenia osobowości? Niebieska oczka potrzebuje ołówka. Może jej koleżanka z klasy ma jakieś do pożyczenia? Tak się składa, że diva ma jeden na zbyciu. Ale czekajcie, nie wierzę. Jest szary? Szary ołówek? Co? Owiń ołówek w brokatowy wycior do fajki. No oczywiście, diva zaradzi wszystkiemu. Nie będzie żadnych szarych ołówków. Nie na jej warcie. Dodaj kokardę pokrytą brokatem. Ale po co? Ale po co? To nie wygląda wcale dobrze i jest bardzo głupie i niepraktyczne. To jest strata czasu, jak każdy zresztą lifehack. Każdy lifehack na YouTube to jest strata czasu i strata gorącego kleju. Nie wiem, ja sobie chyba kupię pistolet do gorącego kleju, bo naprawdę, bez tego to nie wiem. Nie wiem, jak ja w ogóle funkcjonuję bez gorącego kleju. Proszę bardzo, teraz ten ołówek spełnia wymogi szkolnej mody. Jest idealnie różowy i błyszczący. Chyba tylko wtedy, kiedy uczęszczasz do szkoły specjalnej. To pierwszy raz, kiedy niebieska oczka kiedykolwiek widziała kokardę na ołówku. W 1, 2, 3, Polish Go i w Wuchu to chociaż jakieś imiona były czy coś, już nie pamiętam, gdzie były imiona, a gdzie nie. Ale tutaj, zamiast dać jakiekolwiek imię tej dziewczynie, która jest normalna w przeciwieństwie do diwy uroku, to mówią na nią niebiesko oczka, naprawdę? Kolejny dzień, kolejny sprawdzian. Zobaczmy. Nasza piątkowa uczennica niebieskooczka skończyła go zdecydowanie za szybko. Może dlatego, że w domu się uczy zamiast robić jakieś głupie ołówki. Ale spokojnie, diva uroku zaraz rozwiąże ten test swoim błyszczącym długopisem. Napisała wszystko poprawnie i teraz się nudzi. Co by tu porobić? Zjedz klej. Ups,
Niebieska oczka nawet nie zauważa, kiedy zamyśla się tak mocno, że zaczęła rysować po rogach sprawdzianu. Jak to naprawić? Użyj paznokci jako gumki. Nałóż różowy klej na gorąco. Nałóż gorący klej. Kiedy już słyszę to jedno zdanie, to wiem, że ten lifehack będzie genialny. I naprawdę, kupuję pistolet do gorącego kleju, ja będę robił te lifehacki i wymyślę jakieś swoje, na przykład, nie wiem, przykleję sobie do ściany butelkę i nie będę musiał się schylać, żeby się nabić, bo przecież mogę ją po prostu zerwać ze ściany i potem znowu przykleić, to jest genialne. Podgrzej powierzchnię zapalniczką, wygładź warstwę kleju, niech ostygnie. Wyrównaj krawędzie, zrób 5 takich elementów na paznokcie. Niebieska oczka może się uczyć od sąsiadki z ławki. Czy naprawdę aż tak bardzo potrzebujesz mieć ze sobą zawsze gumkę w paznokciach? No, nie wydaje mi się. Paznokcie gumki to idealny różowy pomysł. A jak diwa uroku nawet się zachwyciła, no to jednak zwracam honor, zwracam niebieska oczka. Jesteś jednak, masz tutaj coś, masz. Markery nie chcą pomagać jej się uspokoić. Wszystko wypada jej z rąk. Odstresowywacz stał się powodem stresu. Wróć na luz. Potrzebujesz pięknościowej porady. Oto mój organizer na rzęsy, to znaczy na markery. Organizer na markery, po co? Pomaluj tekturowe elementy na czarno i biało. Przyklej zakrętki markerów do czarnego oka. Użyj gorącego kleju. Nie, naprawdę, te lifehacki to jest największa strata czasu, jaka może być, serio. Idźcie obrać ziemniaki czy coś, nie wiem. Wyjdźcie z domu, przebiegnijcie się dookoła i wróćcie. To będzie lepiej spędzony czas niż zrobienie jakiegokolwiek lifehacku z tego filmu. Dodaj tęczówkę, źrenicę i blask z brokatowego papieru piankowego. Przyklej stojak pod kątem. Nawet mnie nie próbujcie wmówić, że ktokolwiek wziąłby coś takiego do szkoły. Bo oni byli w szkole, tak? One, sorry. Po pierwsze, gdybyś to spakował do plecaka, to by się to rozwaliło za pierwszym już wzięciem tego. A po drugie, ludzie uznaliby cię za psychopatę. Za wielkie oko. A każda z rzęs tak naprawdę jest markerem. Stój, cyklopie. To mega użyteczne. Mega użyteczne, praktyczne. Naprawdę polecam. Gorący klej i robicie sobie oczko na markery. A co tu błyszczy? To wielki diament odbija światło i oślepia nauczycielkę. I co, i teraz pokażę, jak to zrobić. Jeśli kiedykolwiek pomyślałeś, nie, na razie pomyślałaś, żeby coś takiego zrobić, no po prostu jesteś geniuszem w takim razie i divą uroku. Pani Oliwio, myli się pani. To nie pierścionek, to tylko temperówka. Pani Oliwia, jaka pani jest głupia. Pierścionek na palcu bym nosiła. Czy panią bo przecież to od razu widać, że to jest temperówka. I pani ma doktora, tak? Pokryj okrągłą temperówkę srebrną farbą w sprayu. Przyklej na klej na gorąco pusty pierścień do pokrywki. Dodaj duży kamień z tyłu. Dodaj kryształy górskie po bokach. Przecież to będzie ważyło więcej niż twój palec. I co, będziesz to nosiła ze sobą wszędzie? Gdyby był nagły wypadek i ktoś potrzebował nastrugać ołówek? Nietypowa temperówka to znak rozpoznawczy prawdziwej królowej mody. Przepraszam bardzo, nie żadnej królowej mody, tylko ustaliliśmy, że to jest diwa uroku, okej? I faktycznie, to jest znak rozpoznawczy diwy uroku. Także jeśli kiedykolwiek coś takiego zrobiłaś, to jesteś diwą uroku, gratuluję. Hej, królowo przyborów, masz może klej? Jest taki... Smaczny? Normalny. Normalny? Zjedz go, to będzie się wydawał nienormalny. Kevin coś o tym wie. To niemożliwe. Nie pasuje do ciebie. Ale gdy tylko otworzysz sztyft, wszystko nabierze sensu. No i co, niebieskoczka, już myślałeś, że królowa mody, diwa uroku i królowa przyborów będzie miała normalny klej? Przecież ona nawet jak chce się naćpać klejem, to musi to zrobić z klasą. Nasza diwa piękna ma braki w geografii. Co z tego, że ma braki w geografii? Co z tego, że ma braki w mózgu? Skoro ma ozdobiony klej, to wy jesteście przegrywami. Szczególnie ty, niebieskoczka, bo nie masz temperówki w pierścionku. Ale pani Olivia ma podejście do każdego ucznia. Ta królowa szyku potrzebuje pięknego i oszałamiającego globusa. Myślę, że pani Olivia jest na poziomie intelektualnym divi uroku. Obrysuj kontynenty na starym globusie klejem na gorąco. Klejem na gorąco? Cieszę się tak, że to mówi. Cieszę się, że kleju na gorąco musisz użyć. Brokatowy globus to największe marzenie każdej diwy piękna. Teraz może poznać wszystkie kraje. Ale przecież teraz tam nawet nie masz napisane, gdzie jest co i niby, dlaczego teraz lepiej ci się to pozna? Nareszcie jest pokryty brokatem. Jak pięknie. Jeśli nie możecie zapamiętać wzorów skróconego mnożenia, pierdolnijcie brokatem od razu. Ogólnie napiszcie to sobie, posypcie to wszystko brokatem, zapamiętacie w sekundę.
Poprawianie swojego makijażu to najważniejsza czynność w szkole. Ups. Uuu, niebiesko oczka przesadziła. Teraz ma beef z Divą Uroku. Zaraz wyciągnie rękawice bokserskie z brokatem i ją zniszczy. Pierw fizycznie, a potem psychicznie. Teraz wyglądam jak Joker. Jak to dobrze, że mam piórnik z idealnymi ustami. O, na szczęście mam piórnik z idealnymi ustami. Tak, o Jezus, Jezus, jak dobrze. Co? Jest wojna, tak? Będą bombardować? O, na szczęście mam piórnik z idealnymi ustami, Jezus. Dobrze, chociaż tyle. Podobały ci się nasze szkowne przybory szkolne? Napisz w komentarzu. Tak, były bardzo przydatne i cieszę się, że to zobaczyłem. Myślę, że temperówka jest najlepsza, naprawdę. Takie obciążenie na palec, trochę wyglądasz jak debil, ale fajne jest. A tak serio, to bardzo mi się podobał ten odcinek, szczerze. Piszcie w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć następne. A ja się w tym momencie z wami pożegnam, albo nie. Pokażę wam, czego się nauczyłem, bo oglądam sobie Naruto znowu i ten... Dobra, wyłączam. Ninjutsu, Kenjutsu.